Cześć, tu Bastek. Cześć, tu Marika. Witajcie w Jak mi dobrze w Showbiznesie. biznesie? E, kochani naszym gościem dzisiejszym, Mateusz Banasiuk. Cześć, Mateusz. Cześć, witajcie, moi drodzy. Jak się czujesz siedząc na fotelu Michaliny Wisłockiej, którą grała twoja partnerka? No, y, chyba znalazłem sobie idealną pozycję. E, Półleżącą. Zaczyna się ciekawie. Fotel nie skrzypi, co też jest, wydaje mi się, w kontekście Michaliny Wisłockiej i sąsiadów też um, nie istotnym na elementem. O, rzeczywiście, na Wersalce jeszcze nie byłem. Mam nadzieję, że nie składa się e, w trakcie przygód miłosnych. Bastek, składa się? Nie, nie zdarzyło mi się to jeszcze. A powiedz, Bastek, że, że jesteśmy już przed mieszkaniu. Czy ta aura wpłynęła na jakiś rozwój? Tego życia seksualnego? To Ta chyba nie węsanka. do mnie pytanie. Tylko do moich koleżanek, ale nie, jakby mieszkanie ma pozytywną energię i myślę, że każdy, kto tu przychodzi Od to, razu się dobrze rozbiera. się czuje. <laughs> Ten... No nie no, Mateusz przyznaj, jakby czujesz się komfortowo. No, jest to dla mnie niezwykła sytuacja, że jestem w mieszkaniu Michaliny Wisłockiej, bo ja doskonale znam okolicę, bo cztery lata tutaj studiowałem na ulicy Miodowej w Akademii Teatralnej w Warszawie. Nie opodal. Mieszkałem tutaj na równoległej ulicy, potem po szkole przez trzy lata. Występowałem na zamku królewskim, który jest obok i wiedziałem, że tu jest to mieszkanie, bo Magda, jak się, Przygotowywała do sztuki kochania. To przychodziliśmy tutaj, zaglądaliśmy tutaj przez okno. Nie wiedzieliśmy, że możemy Ciebie tutaj dostrzec. Więc Jezu. to dosyć zabawna sytuacja rzeczywiście. No i, no i fajnie, że to mieszkanie jakby funkcjonuje gdzieś tam około kulturalnie, no, że to jest jakieś miejsce spotkań, rozmów. Na pewno Michalina tam gdzie jest, to się cieszy, że. Tak, wysyła temat dobrą nie energię. Umarł. Tak. Dobra, słuchaj. Ale do brzegu. Do brzegu. Fajnie, że wspomniałeś teraz o Magdzie i o tym, że, 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 że właśnie przygotowując się do roli, zwiedzaliście tutaj te rejony. Bo chciałam się zapytać, czy podczas jej przygotowań jakby wy też seksualną edukację poruszaliście wspólnie? Człowiek cały czas się rozwija na wielu poziomach, na wie w wielu dziedzinach, i seksualność też jest takim e, ciekawą materią, którą warto jest zgłębiać i nie zatrzymywać się gdzieś e, na początku tego odkrywania, poznawania siebie i drugiego człowieka, e, swoich potrzeb tego co lubimy więc e, oczywiście e, sztuka kochania była jakąś inspiracją dla nas e, była e, no, jakimś dodatkowym impulsem e, do, do, do bliskości ale u nas nigdy jej nie brakowało czego owocem jest nasz synek Henio więc, e, więc e, no nie no, to nie było tak, że Michalina była jakąś naszą Pośrednią edukatorką, ale rzeczywiście przy okazji Sztuki Kochania poznałem fantastycznych specjalistów, fantastycznych seksuologów, z którymi rozmawialiśmy przy okazji wielu, wielu spotkań i paneli na temat cielesności, seksualności, miłości, na temat organizmu człowieka ogólnie, bo to jest też bardzo ważny aspekt. Życia człowieka. No i, no, i też zostałem wciągnięty w akcję sexed.pl przez Anię Rubik i kilkukrotnie już brałem udział w różnych jej inicjatywach. Zrobiłem spot, przeczytałem je, dwa czy trzy rozdziały jej książki, więc co jakiś czas jestem cały czas aktywny w tym temacie, bo uważam, że ten temat musi być. Musi być. Nie może być omijany, nie może być tematem tabu. E, jesteśmy ludźmi dorosłymi, ale też e, młodzież e, jest coraz bardziej świadoma, coraz bardziej otoczona e, nagością, ciałem, e, zbliżeniami w filmach, w internecie, więc to, to wszystko młodzież otacza. Więc nie udawajmy, że tego tematu nie ma i po prostu o tym rozmawiajmy. Pięknie mhm. powiedziane. Po to tu jesteśmy, też dzisiaj. Dokładnie. Słuchaj, jesteś e, pierwszym gościem u nas, e, rodzaju męskiego, którego chciałabym zapytać o temat e, seksu związanego z, z tematem przed i po porodzie. Czyli e, Seks i macierzyństwo, jakby? Tacierzyństwo, czyli taki też temat związany z tym seksem, kiedy ma się małe dziecko, kiedy kobieta jest w ciąży. Yy, powiedz mi, powiedz mi, yy, jakie są Twoje. W ogóle ty wyplanowaliście dziecko? Czy to wyszło tak? Jakby yy, znienacka. Oczywiście, że planowaliśmy. Jesteśmy dojrzałymi, świadomymi osobami, które wiedzą, jak wszystko działa, jak świat funkcjonuje. Więc nasz henio był wyczekany i, i cieszymy się, że, że jest teraz z nami, bo jest naszym, naszym słońcem w życiu. Ale wiesz, no. Oczywiście seksualność jest dla mnie bardzo istotna, ale trudno mi jest na jej temat rozmawiać bez uzgodnienia wcześniej tematu z moją partnerką, więc nie chcę mówić jak było przed, jak było po, mhm. czy coś się zmieniło, czy jest jakakolwiek różnica, bo to jest nasza strefa intymna i my do tej pory tak jakoś budujemy swoją obecność medialną i swoją i to co mówimy i to o czym opowiadamy, to to jest pewna granica, e, której staramy się nie przekraczać, bo dla nas nasza, nasze życie, nasza sfera, taka, taka prywatna jest też bardzo ważna i, i staramy się ją chronić. Więc oczywiście ja nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby była obok Magda, żebyśmy na ten temat porozmawiali, ale tak nie chciałbym robić czegoś wbrew niej, bo wydaje mi się, że to by było jakieś takie trochę niesprawiedliwe, e, bo temat dotyczy nas obu. No dobra, a powiedz mi... Was bo... obojga, przepraszam. Tak, was obojga. Powiedz mi, chociaż nie zdradzając jakby tutaj, wiesz, szczegółów naszego życia intymnego, bo to też nie o to chodzi. Bo jak sobie radzicie z utrzymaniem pożądania i no, takiej, wiesz, no, żeby ta seksualność nie schodziła na jakieś tam dalszy, dalszy, na dalsze miejsce w życiu, w życiu codziennym, kiedy jest dziecko w domu? Kiedy... Kiedy wiesz, jest praca, są te obowiązki i jest taka codzienna opieka nad dzieckiem. A dużo pracujecie ostatnio, z tego co widać? To prawda, dużo pracujemy i, i nie jesteśmy sami w domu, więc jest cały czas z nami nasz, no nie cały czas, ale. Bardzo dużo czasu spędzamy razem, więc rzeczywiście e, pewne czynności e, muszą się wiązać z jakąś inną organizacją, lepszą organizacją i po prostu e, pewna spontaniczność. Pewne się... Spontaniczność gdzieś tam e, jest na, na, na takim samym poziomie? Czy bardziej trzeba się już umawiać? Myślę, że to e, jest. E, nie no. Z sobie w tym temacie doskonale radzimy. Um, Dziecko wam nie przeszkadza. Nie, nie absolutnie. Nie, znaczy. Ja nie mam, zależy. Jak jestem ciekaw. Wiesz co, um, najlepiej i najswobodniej czujemy się oczywiście, je, jeśli jesteśmy e, sami we dwoje. Ale takich okoliczności mamy mnóstwo. No dobrze, no ja już w zasadzie czekam na ten czas, bo y, moje dzieci są na tyle małe, że jeszcze tych, y, tych sytuacji nie jest tak dużo. Zwłaszcza że y, jedną, y, że sypialnie z, zdominowało jedno dziecko, a pokój dziecięcy drugie. I tak na zasadzie, odkąd się wprowadziliśmy do nowego mieszkania, jeszcze nie mieliśmy okazji, żeby wypróbować łóżko. Nasze sypialniane. No ale chyba Twoje dzieci chodzą do przedszkola, czy do No właśnie szkoły. nie, 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 wiesz, Dlaczego nie? bo jedno ma 2,5 roku, no to, jedno ma roczek. No ja to za wcześnie był, jeszcze. Nie, wiesz co, był w żłobku starszy, ale po dziesiątej infekcji i dru, drugim zapaleniu płuc trzecie, 3, 3 miesięcznego dziecka zabraliśmy tego starszego ze żłobka. Ja od tamtej pory siedzimy na chacie z dwójką dzieci, więc tak wiesz... Jak jeszcze dwójka spała w jednym czasie, czasami się to udawało, bo to też organizacyjne, trudne jest, żeby spać dzieci na drzemkę w jednym czasie. To były takie momenty, ale wtedy jeszcze mieszkaliśmy w innym mieszkaniu. W tym, w którym mieszkamy pół roku, od kiedy już starszy nie ma drzemki, to już nie jest tak łatwo. No ale wiesz. No ja jednak wiesz, kurczę, no ja uważam, że wiesz, Kenia nie chodził do żłobka, bo. Była pandemia i po prostu uznaliśmy, że to będzie taki fajny czas, kiedy będziemy więcej czasu ze sobą razem, bo my też wtedy mniej pracowaliśmy, więc robiliśmy mnóstwo fajnych rzeczy we trójkę. Ale odkąd jest przedszkole, no to to jest fantastyczna instytucja. Ja bardzo jestem wdzięczny moim paniom, które zajmują się moim czortem i jestem pod wrażeniem, jak one potrafią opanować grupę tych, tych no naprawdę. Latających, rozwydrzonych, często głośnych dzieci. Mhm. I czasami, jak podejrzę gdzieś przez okno i widzę, że one sobie siedzą, grzecznie rysują, to ja naprawdę nie wiem, co to za, co to za techniki i, i mm, hipnoza, że, że takim się to udaje. No nie, jak no. ja dostawałam zdjęcia ze żłobka, gdzie moje dziecko siedziało w kole z innymi dziećmi, ja myślę sobie, kurde, jak ja mu chcę coś przeczytać albo chcę czymś się zabawić, i mówię, usiądź, posiedź. To co ty? Dlatego, dlatego jestem pod dużym wrażeniem, panie w przedszkolu. Mm -hmm. miałeś taką rolę w jednym z film, z takich komedii romantycznych, gdzie wiązałeś się z nauczycielką, która miała kontakt z dużą ilością dzieci, prawda? Tak, mówimy tutaj chyba o Miłości do kwadratu. Dokładnie, tak? dokładnie. Tak, hit I jak to, Netflixa. Jak to wspominasz? Um, wiesz co, te dzieci to... To nie był jakiś taki element, z którym miałbym dużo do czynienia, ale rzeczywiście ja jestem osobą, która bardzo skraca dystans i dzieci, kiedy to wyczują, to wchodzą na głowę, więc mieliśmy w pewnym momencie problem na planie, bo wszystkie się na mnie rzuciły. E, skakały mi po prostu, e, skakiwały na mnie, łapały mnie za szyję, e, ganiały się ze mną I, i w pewnym momencie były już tak rozwydrzone, że nie mogliśmy ich opanować, więc ja musiałem być izolowany od dzieci. <laughs> dla własnego ale to do, ich do, bezpieczeństwa. o tobie. Tak, ale ja nie, nie uczę się na błędach, bo już kiedyś, kiedy um, uczyłem pływać na basenie, miałem takie praktyki, kiedy, kiedy robiłem kurs na ratownika i przez pół roku uczyłem takie kajtki pływać. I był dzień dziecka i pozwoliłem im troszeczkę na więcej, pobawiłem się z nimi, powygłupiałem, porzucałem się z nimi piłką. No to już potem miałem przechlapane, już potem się mnie nie słuchały i mhm. były. No niestety ta dyscyplina jest i te granice przydają się. I tutaj też na planie, kiedy jest bardzo dużo osób, kiedy ekipa musi pracować w ciszy i spokoju, a jest 30 dzieci, no to dobrze, kiedy jest przez chwilę chociaż cicho, żeby oni mogli w spokoju popracować, więc. Ja na początku chciałem tak, tak się z nimi poznać, tak zaprzyjaźnić, ale to niestety okazało się, że przynosi zły efekt. Ja mam czasami wrażenie, że w domu z dzieciakami jest, jest taki element wspólny z tym, co mówisz, że kiedy tak się otworzę zupełnie na dziecko, że tak wiesz, że sama zabawa. No później w sytuacjach, które są takie, wiesz, newralgiczne, o dziecko na przykład chce na maksa wejść do tego sklepu z zabawkami, które mijamy za każdym razem, jak wychodzimy na spacer, no to, że jakby, no też trudno mi jest znaleźć ten złoty środek pomiędzy takim rodzicem, który właśnie wyznacza granice, a pomiędzy tym, który jest taki właśnie do zabawy. Masz to czasami? No mam to, mam, bo wiesz, no, nikt nie, 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 nie rodzi się od razu z, wiesz, z umiejętnościami e, takimi rodzicielskimi, to też każdy egzemplarz jest inny, więc mimo przeczytanych różnych poradników i książek e, trzeba indywidualnie podejść do dziecka i ono, ma różne swoje zachowania, jakieś zachcianki, swoje nawyki, poczucie humoru, więc to wszystko jest płynne. Poza tym dziecko się zmienia bardzo. Dobrze wiesz, że jakby przyzwyczaiłeś się do jakiegoś... jakiegoś... Jakiegoś jego zachowań, a potem nagle okazuje się, że ono ma jakiś kolejny skok rozwojowy, i jest zupełnie inaczej, więc, więc trudno tutaj wyznaczać te granice. Żyjemy też w świecie, gdzie, gdzie te granice są troszeczkę przesunięte, kiedy jest takie bardziej partnerskie wychowanie i kiedy jest rozmowa, a nie jakieś nakazy i zakazy. Więc staram się za każdym razem wysłuchiwać, co on ma do powiedzenia i tłumaczyć mu za każdym razem. Dlaczego ma tak się zachować, a nie inaczej? I to czasami bywa męczące i upierdliwe, bo jemu się buzia nie zamyka, odkąd się budzi o 7.30, to po prostu do, do nocy cały czas mówi, więc, więc to też od czasu do czasu e, no, potrafi zmęczyć. A jasne. Ja chciałem zapytać Mateusza e, o, o taką, myślę, ważną rzecz, e, bo jesteś e, z Magdą już, przypomnijmy, ile lat. No siedem, może więcej. Magda pewnie lepiej pamięta, bo ja jakoś tak nie mam pamięci do dat. No ale długo. Ale pamiętam moment, kiedy się spotkaliśmy. Em, to było na festiwalu polskich filmów fabularnych w Toronto, kiedy Magda była z filmem w Ukryciu, a ja z płynącymi wieżowcami. Od do. razu wybuchło między wami? No od razu iskrzyło, tak. no i skrzyło tak. Powiedz mi, czy mm, bo jednak to nie jest taka częsta sytuacja, że jednak facet jest y, młodszy od partnerki. E, tak jest w Waszym przypadku. E, poznałeś y, Magdę, ona jest starsza, z wybitną y, y, aktorką, wybitną artystką. Jak się z tym czułeś na początku? Z, nie wiem, koledzy ci zazdrościli, czy, czy jak, jak to wyglądało? Bo jednak w mediach huczało o tym Waszym związku. To jest tylko 7 lat, ja sobie myślę. W ogóle. Dla, o... Ale z tym, że jest starsza, czy tym, że jest tak, znana? Tak, nie, że jednak jest starsza to jest takie, no nie jest częste w, w życiu. No, ale tak jak Marika powiedziała, wiesz, 7 lat to nie jest jakoś tak dużo. Ale jednak media was tam, wiesz, opisywały. Nie, i czy ty miałeś z tym problem, że tak to maglują? Nie, ja nie miałem z tym problemu. Więc dla mnie to, to nie było nic jakiegoś e, dziwnego że jestem tym razem e, związałem się z kobietą, z, że zakochałem się w, w odrobinę starszej od siebie kobiecie. Mhm. A powiedz mi, bo teraz właśnie pytanie Bastka mnie zainspirowało do czegoś. Mam takiego przyjaciela, który ma również starszą od siebie w zasadzie tylko właśnie o 6 lat y, kobietę. I ona się zbliża do 40. On ma jeszcze tam właśnie te 33 lata. To nie jest czas, kiedy on by się zdecydował na dziecko, gdyby jakby, nie wiem, miał dziewczynę w swoim wieku albo jakąś tam młodszą. No ale dziewczyna jednak chciała już zostać mamą, zwłaszcza, że do 40 dobijała. No i on ma taki moment właśnie zawahania, bo. Czuję, że jest to z jakich, z, w jakiś sposób presja związana z tym, że on musi się już teraz decydować, bo jakby zdrowotnie też byłoby za tym, żeby jednak w, w najbliższym czasie już się starali o dziecko. Czy coś takiego miałeś, że miałeś dylemat, czy, 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 czy aby na pewno czujesz się gotowy na bycie ojcem w tym, w tym czasie? Każdy Paszy dojrzewa w innym mm. momencie. Niektórzy mają dzieci w wieku 20 lat. Niektórzy w wieku 40 lat czują się jeszcze za młodzi i mają wrażenie, że jeszcze całe życie przed nimi i że mają mnóstwo na to czasu. Zwłaszcza mężczyźni. No tak. Ja, ja czułem, że, że, że to jest dobry moment, że mam stabilną sytuację zawodową. No, już jakby to życie. To życie hmm, chyba stało się takie bogatsze i piękniejsze dzięki temu, że on pojawił się w naszym życiu i czuliśmy, że tak będzie. Więc y, to, było, to było absolutne świadome podejście do tego ojcostwa z mojej strony. No i y, wiesz, oczywiście człowiek trochę boi się nieznanego. Nie wie, co to będzie. Nie, wie, nie, nie wiesz, jak sobie poradzisz jako ojciec. Nie wiesz, y, y, czy rzeczywiście jak. To dziecko będzie, to że będziesz sobie umiał z tym wszystkim poradzić, bo to jest, to jest jak z każdą podróżą w nieznany rejon. No. Nie wiemy, co nas tam spotka. To nie ryzykuje, nie wygrywa. Dokładnie, ale okazało się, że to nie jest takie straszne, że, że po prostu uczymy się wszystkiego na bieżąco, e, popełniamy mnóstwo błędów, ale naprawiamy je za chwilę i to jest piękna i ciekawa przygoda. E, więc nie, nie. Ja myślę, że to, to był dla nas, po prostu dla mnie i dla Magdy, dobry moment. No, i, no i y, rzeczywiście okazuje się, że tak jest. A wracając do tematu. Y Miłość do kwadratu, tak się nazywa, nazywa film? No nie widziałaś? Widziałam, ale nie pamiętam, wiesz, ja mam tak, tak jak ty z datami, to ja mam takie nazwy. A, no filmu. widziały to dziesiątki milionów ludzi na całym no świecie. to był ja jeden z największych ja też, hitów na Twitcha. też widziałam, ale ja nie jestem tak fanką tak romantycznych jak komedii. Furioza. Dokładnie, tak samo. Tak, nie jestem, jestem fanką romantycznych zaraz. komedii, więc ja się, ciężko mi się wypowiedzieć w kwestii jakości filmu, kiedy wiesz, nie jest to Twój gatunek ulubiony, nie? A ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak Twój gatunek, bo ja myślę, że jeżeli film. Jest dobry i jeżeli jest dobrze zrobiony, to to niezależnie czy jest horror, czy to jest komedia, czy to komedia romantyczna, czy tak jak thriller sensacyjny, czy cokolwiek innego, może Ci się to spodobać, bo jeżeli budzi emocje. E to niezależnie jaki to jest gatunek, po prostu może coś do ciebie nie trafia, może Pewnie nie tak. utożsamiłaś się może z jakimś bohaterem, no ale jednak dostałem tak dużo wiadomości z całego świata od Brazylii po Chiny, Indie, że, że ludziom ta historia się spodobała i chwyciła ich za serce, że, że trudno tak, przeżyć tak, tak. jakoś, że, że. No tak, oczywiście, no jak jakby wiesz. Yy... Też oceny, oceny, oceny ma dobre, do, ja nie mówię, że to po prostu do mnie nie trafiają różne historie, ale to nie chodzi o to. Ten film rzeczywiście spodobał się na świecie, co, co było y, dużym zaskoczeniem, że on będzie aż tak dużym hitem, bo ja mm -hmm. wiedziałem, że ten film w Polsce... Będzie popularny, czułem tak Ale nie spodziewałem się, że, że We wszystkich krajach na Netflixie Będzie w top ten To jest niezwykłe Że, że Filipiny, czy, czy gdzieś Kolumbia oglądają Naszą polską historię I ta historia ich wzrusza, bawi I, ym, i Mają ochotę napisać mi wiadomość Po, po takim seansie co, co Takie też jest motywujące nie? Motywujące, budujące I tak rzeczywiście to jest A jak... duża przyjemność czytanie takiej wiadomości. Wiesz, ja nie jestem aktorem, jestem fotografem, ale chciałem cię zapytać co jest łatwiej? Znaczy, do jakiej roli jest łatwiej się przygotować? Do takiej właśnie w takiej komedii, jednak lekkiej, przyjemnej, mm, jak miłość do kwadratu, czy do takiej roli trudnej, jak w Furiozie? No ale widzisz, zobacz, w twoim pytaniu już jest zawarta odpowiedź, trudne. czy łat, łatwe jak w miłości do kwadratu, czy do trudne jak w Tak, w ale to jest moj, moje jakby, m, moje m, spojrzenie, a może dla wiesz. ciebie może to jest in, 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 inaczej. Może trudniej jest zbudować rolę, która jest lekka, żeby była fajna niż w filmie, który już z zasady jest taki, wiesz bardziej wymagający, trudniejszy i wtedy wiesz, już wiesz jaki masz bagaż doświadczenia. a tutaj w zasadzie masz rolę jakiegoś tam śmiałka, jakiegoś podrwacza, jakiegoś gościa, jakiegoś, nie wiem kogoś, kto, kto... no przede wszystkim jest to taki, taki, a nie inny film, i może trudniej właśnie, chodzi o to Baskowie, że trudniej jest zbudować tak, wielowymiarową rolę w, w, w takim filmie, nie? Furioza to jest, to jest film, który opiera się na historii Dawida, w którego miałem ogromną przyjemność się wcielić. I to jest rola, która wymagała ode mnie dużego skupienia, wielu przygotowań fizycznych, technicznych, pod względem wszystkich walk, które miałem. W filmie, a było ich sześć, e, wszystko z ogromną precyzją i starannością zrobione. I, i musiałem też uważać, żeby, żeby nie poniosły mnie emocje, które towarzyszyły moim kumplom z ekipy, bo oni byli bardzo wyrazistymi, mocnymi postaciami, a ja jednocześnie musiałem być z nimi, ale trochę też poza, więc to, to wymagało dużej dyscypliny, ale Film Miłość do Kwadratu to była dla mnie kompletnie nowa materia. Ja do tej pory nie grałem w komediach romantycznych i to, to też nie jest łatwe, chociaż rzeczywiście na planie jest bardzo przyjemnie. Wchodziłem w garniturach, jeździłem luksusowymi samochodami w otoczeniu pięknych kobiet. No i rzeczywiście jest lekko miło i przyjemnie, ale najważniejsze jest to, żeby widz poczuł lekkość, żeby mi, poczuł to mi, to mi. się przyjemnie i, i mm, tutaj też trzeba uważać. Też trzeba <coughs> być ostrożnym, żeby, żeby nie wiem czegoś nie przekombinować, nie żeby, e, żeby nie być za fajnym, żeby to było delikatne, e, szczere hmm. i prawdziwe. I tutaj też e, to wymaga dużej koncentracji. Ale Filip Zyl Zylber, reżyser, z którym pracowałem, mm, on wie, czego chce od początku do końca. To jest reżyser niezwykle doświadczony i on wiedział, jak chce opowiedzieć tę historię, więc tutaj miałem dużą pomoc w jego osobie. I to jest zupełnie inna rola, co, co mnie cieszy, bo w ten sposób pokazuje, że potrafię zagrać tak różne tematy i tak skrajnie odmienne charaktery. Przepraszam bardzo. A, ale jednocześnie obie są, obie są wymagające, bo na, na, ob, na, tych, na barkach tych bohaterów jest, jest cała opowieść, więc um, tutaj rzeczywiście to wymaga jakiegoś przemyślenia, koncentracji, zbudowania tego od początku do końca, no i nie odpuszczania żadnej sceny. Nie odpuszczania, co nie znaczy, nie dociskania, bo wiesz, to też nie znaczy, że ja wszystko muszę tak na no, maksa to zrobić, tylko niektóre rzeczy trzeba właśnie lekko, żeby inne wybrzmiały, ale to, to jest już... To jest już taka charakterystyka budowania postaci, o której profesorowie w szkołach teatralnych i filmowych mnie uczyli, więc tutaj to są różne techniczne zagadnienia, o których was nie będę zanudzał. Mm -hmm. Ja bym chciała tutaj zahaczyć o. Dobrze, czy dobrze. Chyba, że masz taki bezpośrednio zakończony? Tak, bo nie wiem, czy ty bastek i... wiesz, że my z Mariką mamy już tak, z... swoje doświadczenia wspólne, Sus że my byliśmy razem w szkole. Sus a później graliśmy też... razem w plebanii? Dokładnie. <laughs> graliśmy <Sus> w jednym będzie tak, serialu Plebania, tak. Tak, było tak, a ty podobno właśnie jeszcze grasz w zespole muzycznym I na scenie na też się spotkaliśmy, bo je na jednej scenie graliśmy, Sexy Suicide grał. Dokładnie, tak, I przecież tak, twój zespół, się nazywał jak? E, nazywa lawina, lawina, Nazywa się Grywamy czasem, można nas posłuchać w sieci. Mhm. Także wesoło, spotykaliśmy się na trzech różnych... E, trzech rudnych, tak, wiem, tak, tak właszczyznach nasze nasze losy się przecinały kilka razy no, i, no ja cię Mateusz pierwszy raz jakby poznałem zobaczyłem w serialu Pierwsza miłość gdzie grasz od wielu lat Gdzie grała ja, od ostatnio kilka Boże, lat temu. nie gra nie gra ja pojechałem. tylko już wiesz Przestałem oglądać, więc się z No zgubiłem. i że ja przestałem grać. A ty z no, Pozdą tam byłeś. E... Małżeństwo. Małżeństwo. Małżeństwem. To tak. Ta też jest taka dziewczyna, koleżanką z naszej szkoły, wiesz, wspólnie w, ty, w tej Przyszedł samej jednej mały. szkole kluczono. Tak, Patrz, tak. Jaki mały. tak. Pozdrawiam serdecznie, a się opoznę moją. Wysłałam mi ostatnio, wysłałam przyjaciół, ostatnio przyjaciół, na, na Instagramie zdjęcie swojego synka. O, no proszę. Śliczny, identyczny jak Asia. No po prostu coś tego w sieci nie znajdziecie, bo. Wszędzie są zdjęcia y, zasłonięte, a ja mam to zdjęcie wspaniałego synia y, w całej Piękni ludzie, piękne dzieci. No. no tak, ale no... Taka prawda. Tak, y, ale dobra, chciałam zapytać Ciebie o partnerki, z którymi grasz w filmach. Kiedyś miałam y, okazję, y, niestety nie rozpoczął się ten film jak... Jak wiele różnych produkcji upadło w, przed, w Przedbiegach. Ale podczas rozmów z pewnym znanym już teraz znakomitym aktorem, wtedy po, po jednej czy dwóch rolach, mówił, że generalnie on ma taki problem, że jak gra z, z osobą, z kobietą, która jest jego partnerką w filmie, który się zakochuje w filmie jako postać, to tak naprawdę na ten czas z filmu zakochuje się w niej naprawdę. I później, jak się kończą zdjęcia, ma takie, takie, taki moment żałoby po tej miłości, że tak jakby spęka mu serce na chwilę i musi jakiś czas y, przeżyć taki, taką wewnętrzną stratę. Czy ty też tak masz? Czy, czy się tak totalnie, jakby wiesz, odcinasz od tego i potrafisz? Wiesz, no, jednak chyba wydaje Bo mi się, oddzielić prywatne trudno. życie od zawodowego No, ciekaw jestem, co na to jego żona mówił, czy nie. Yeah. No właśnie, wiesz, bo e, ja m, ostatnio bardzo dużo gram. Równolegle mam sześć przedstawień teatralnych i w każdym przedstawieniu mam partnerkę jak, fantastyczną. Jak ty to. E, kilka, teraz, teraz zakończyłem film, e, jesteście pierwszymi, e, którym o tym powiem, e, będę jedną z nowych głównych postaci w listach do M gdzie razem z Marysią Dębską uwielbiam um, i Marianną cudowne. Zydek Ot. tworzymy pewnego rodzaju relacje dosyć skomplikowane ja no, no nie, nie ale no jest, to, jest to rzeczywiście wiadomo, trudna relacja bo trzy osoby to, to, to coś tutaj Rzeczywiście ktoś może Ciekawe, jaką zostać szczęśliwą Tomek Karolak tym wszystkim. Rolę tę samą. Tą samą. Tę samą rolę Tomek Karolak, ale no, mam, mam duże szczęście do partnerek. Marysia Dębska no, jest niezwykłą osobowością. No i, no i naprawdę wspaniale się z nią gra, więc tutaj bardzo się zaprzyjaźniliśmy i Mieliśmy dużą przyjemność zgrania ze sobą. No i wiesz, ja nie zamierzam mieć żadnej żałoby po tej relacji, bo ja zamierzam z Marysią mieć dalej kontakt. Um, więc. Wiesz, no to jest oczywiście pewne takie nabudowanie jakiejś relacji przed, no staramy się poznać, zaprzyjaźnić, e, a potem jest cała ten, cały ten przebieg postaci, który też jest oparty na emocjach, e, no, i, no i ja potem nie chcę rezygnować z tych relacji, ale rzeczywiście za chwilę wchodzę w nowy projekt, za miesiąc zaczynam zdjęcia do nowego filmu i będę musiał skoncentrować się na, na tej relacji przede wszystkim, no więc... No, więc tych relacji jest tak dużo, że. że tak jako... samo z Weroniką Książkiewicz. Miałeś, tak? z, z Weroniką już kilka razy, bo oprócz tego, że zagraliśmy w Furiozie bardzo taką no, wielką miłość. Na tym nam zależało, żeby to było odczuwalne, że to jest taka miłość na zawsze i na zabój. No, to też z nią, z Weroniką dwa razy gram w dwóch sztukach w teatrze komedia. E, tylko, że co to, to zabawne w jednej e, gramy parę, a w drugiej jest moją teściową. O, Tę, więc... Nie umiem sobie tego wyobrazić. No, ale... no tak, ale i to, to tak, tak, dosyć zabawne, no, ale nasz e, dyrektor Tomasz Dudkiewicz wybrał sobie ją jako partnerkę. W jakim spektaklu? E, seks miłość i podatki. E, więc zapraszamy 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 Już z tym spektaklem Nie gramy w Teatrze Komedia Jeździmy po Polsce Weronikę zastąpiła Marta Wierzbicka Z którą gram parę jeszcze też w innych spektaklach W Teatrze Komedia Między innymi powiedzmy Miłość Więc dużo mam tych partnerek I one są no, no Zwykle, dawno nie miałem Tak żebym miał z kimś Jakąś niefajną relację no, mam, mam, mam szczęście do partnerów i partnerek. A powiedz mi, czy bo to często się zdarza, że aktorzy, którzy mieli relację jakąś, która nie przetrwała z kimś niezwiązanym z, z, nie wiem, z, aktor z aktorstwem nie, nie był to aktor, nie był to aktorka, nie wiem, scenograf czy też reżyser mówią, że mm, te sceny bliskości w, w, w wielu projektach bywają powodem jakichś tam wiesz kłótni w domu. Czy to, że się jest z jednego chleba, że tak powiem, z, tak, jednej, że, branży. z jednej branży, powoduje, że takich, z, takich zgrzytów, takich jakichś y, właśnie, nie wiem, konfliktów w domu nie ma? Bo jest to pełne zrozumienie, jeżeli chodzi o branżę. Myślę, że tak. To na pewno jest pomocne, bo my wiemy, jak te sceny się kręci, jak to wygląda w rzeczywistości, że to, co ostatecznie jest pokazane na ekranie, jakaś gorąca namiętność na planie w ogóle tego nie ma, bo to, to trwa i trwa i trwa, są przerwy, um, ujęcia z różnych stron, więc co chwilę jest ta sytuacja przerywana, jest pełno osób do ok więc to jest trudna i niezręczna sytuacja dla aktorów, a, ale nie, nie może być to odczuwalne dla widza, więc staramy się, staramy się tak to zrobić, żeby widz. Miał wrażenie jakiejś totalnej intymności, jakby podglądał kochanków w ich sypialni. A w rzeczywistości to jest mnóstwo osób. Dźwiękowcy z mikrofonami nad twoją głową. E, osoby e, z make upu które wiesz, mówią, o, stop, 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 tutaj włosy, włosy źle, więc tyłek się świeci. Na, o, na szczęście jeszcze chyba tak nie miałem. <ślesz> tak wszystko jest możliwe, wszystko jest możliwe. No tak, oczywiście, że tak, ale właśnie kiedyś tak mój, e, mój mąż sobie zaczartował, bo on jest bardzo pewnym siebie gościami, jakby nie ma problemu z zazdrością, ani z takimi rzeczami, ale ma, lubię jego cięty dowcip i czasem mówi, że ty to masz fajnie, ty się to możesz nacałować, e, wiesz, z tym, e, bez, bez żadnych bez, skrupułów. Bez skrupułów i, tak. i wiesz, jest totalną jakby... Otwartością, jeżeli chodzi o ten temat nic nie muszę ukrywać, a ja to co? albo na przykład, nie wiem, tam ym... tak, i jeszcze mąż nie może się czepiać, nie? Ale tak, 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 no. I, to, i sobie żartuję z tego oczywiście, nie wiem na ile tego gdzieś tam wiesz, w środku yy, kłuje myślę, kuje. że nie, myślę, że nie no bo, bo, bo później nie ma tego nie rozwijamy tego tematu, już później nie, nie dokłada do, jakby, do, do tego ognia. tematu, tak, no bo jeżeli by żartował sobie później po takim jednej scenie, czy tam jednym, jednym, jednym filmie, w którym jest jest jakiś partner, z którym się musiałam całować, czy też, czy też mieć scenę łóżkową, to później by wiele tych żartów było takich, nie? ale to jest jeden. Natomiast myślę, że to jest ogromna yy, potrzeba z ogromnego dystansu i, i właśnie jakieś takie po poczucia wartości, nie, no bo jeżeli ktoś jest jednak, yy, ma tu niską samoocenę i nie czuje się taki pewny siebie, no to mm, wydaje mi się, że mógłby mieć z tym problem. No, jest to dziwne. No, jest to na maksa dziwne, że, że wiesz, że idziesz do pracy, gdzie całujesz się z koleżanką, a inni to nagrywają. No, jest to dziwne, ale mm, nigdy nie brałem udziału w jakichś produkcjach, gdzie byłoby to nieuzasadnione w całej historii, w scenariuszu. Więc, jeżeli nam zależy, żeby opowiedzieć tę historię w fajny, wiarygodny sposób, no to to jest jeden z elementów i, i Trzeba to po prostu skoncentrować się na tym, żeby to zrobić i jakby odciąć się od tych wszystkich myśli, o których mówisz. I Asia Koroniewska kiedyś właśnie o tych pocałunkach opowiadała, bo na jednej z, domów, z domówek właśnie... Gramy też parę z Asią Koroniewską tak? w jednym spektaklu, o. tak? Powiedzmy miłość. Myślę, że wszystkie aktorki, które wymienisz, to myślę, że gdzieś tam Ale, bo... zderzyłem się z nimi na planie. Wiesz, bo ludzi ludzie na przykład yy, może nie wiedzą tego, jak się... Przygotowuje do takich na przykład pocałunków? Czy wy się umawiacie wcześniej? Mm, jest to takie m, tylko powierzchowne? Czy jednak jest to naprawdę. Wiesz, całujecie się naprawdę? Jak, jak ty do tego podchodzisz? Ou. Jak cię nauczą? Przede wszystkim y, to, jaka to jest scena, jaki to jest. jaka y, to y, 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 y jest rodzaj namiętności, zbliżenia, to jest to napisane w scenariuszu. To przede wszystkim wiemy, w jakim momencie bohaterowie są, więc intuicja też nam wiele podpowiada, ale też wszystko, każda scena jest omówiona z reżyserem, więc również to jest, wiesz, tak jak. Rozmawiamy o tym, jak, jak to powinno być naszym zdaniem. Normalnie podchodzimy do tego, jak do każdej innej sceny, i staramy się o niej porozmawiać, ale dla mnie też bardzo ważne jest, żeby partnerka, z którą jestem, czuła się bezpiecznie, czuła się komfortowo. Nie czuła, że ja chcę jakkolwiek wykorzystać sytuację, w której ona się znajduje. Bo na tym to polega, trzeba zbudować zaufanie i, i nie można tego zaufania zawieść, więc ja z tych scen naprawdę miałem odgroma w filmach, serialach i w teatrze, więc mam już spore doświadczenie w tej dziedzinie czuję się swobodnie w takich scenach i staram się, żeby osoba, z którą gram, czuła się. Czuła się bezpieczniej na, na ludzi. Nie miałeś takiej sytuacji, że pomyślałeś sobie o Mati chyba przesadziłem. Nie, nigdy nie miałem takiej sytuacji i nigdy też nie dostałem takiego sygnału z drugiej strony, bo przed chwilą była u was Kamila Kamińska, rozmawialiście z nią, gramy małżeństwo. Więc tutaj też trzeba zbudować relacje, też tych pocałunków mieliśmy mnóstwo. Widzę za sobą plakat Olgi Kalickiej, z którą graliśmy w teatrze i też graliśmy zakochanych w sobie nastolatków. E, więc cały czas byliśmy ze sobą przytuleni w teatrze, więc no nie wiem, kto tu jeszcze zaraz zobaczę, gdzie kto tu jest na więc tych partnerek miałem naprawdę wiele i, i um, za każdym razem um, za każdym razem ważne dla mnie to było, żeby, żeby dziewczyny się dobrze czuły. albo kolega Bartek Gelner, z którym również mieliśmy no też właśnie, bo e... to jest właśnie kolejny ten. kolejny tak, kolejny temat w naszym krajeciku. E, więc powiedz, jak, e, jak wyglądały przygotowania do, do, do roli e, chłopaka, który, który jest biseksualny? Mieliśmy mnóstwo rozmów, mnóstwo prób i oglądaliśmy różne filmy, które nas inspirowały wspólnie. Ja dodatkowo miałem sporo treningów na basenie, bo grałem zawodnika, który szykuje się do, do wielkich zawodów. No i tak, no i tyle, no. Hmm. Ale A do, gadałeś dużo z, z, ludźmi, z ludźmi, na przykład homoseksualnymi, biseksualnymi? Nie, nie gadałem. Jak, bo... jak wyglądały na przykład coming-outy czy coś takiego, czy, czy nic. Nie, bo rzeczy. wiesz co, bo my uznaliśmy, że miłość to miłość i po prostu, że pozbawiamy jakby tę miłość płciowości, że po prostu kochamy osobę, kochamy człowieka i, i, i miłość naszym zdaniem jest właśnie tej płci pozbawiona, więc jakby skontakt, skoncentrowaliśmy się na silnym uczuciu, na pożądaniu, które chcieliśmy, żeby było tam odczuwalne, na jakimś rozdarciu, na, na trudnej sytuacji, w której, w której są wszyscy ci bohaterowie, zwłaszcza mój, Kuba, którego grałem i, i po prostu na tym, a nie czy to jest facet czy kobieta. A ogólnie y, sam nie, nie miałeś żadnych oporów do tego, żeby gdzieś tam mieć sceny, sceny takie bliskie z chłopakiem. Tutaj wrócę do tego, co przed chwilą powiedziałem. Miałem duży komfort pracy i ogromne zaufanie do wszystkich na planie, do reżysera Tomka Wasilewskiego, do mojego przyjaciela serdecznego, Bartosza Gelnera. E, tutaj czuliśmy się ze sobą dobrze, bezpiecznie i e, wiedzieliśmy, jaką historię opowiadamy. Od początku było wiadomo, że takie sceny tam będą, więc się do nich jakoś. Nastawialiśmy psychicznie, oswajaliśmy się z tym, co, co mamy do zagrania, więc po prostu, kiedy przyszedł dzień realizowania tych scen, no po prostu się na nich skupiliśmy i je nagraliśmy dosyć sprawnie i szybko. Czy spotkało się się w, w swoim życiu z, z tym, że inni aktorzy, czy w rozmowach, czy gdzieś tam na przykład, nie wiem, w trakcie. Przyjmowania lub podrzucania ról, mieli z tym problem, że mieliby zagrać na przykład osobę homoseksualną? Czy to jest tak, że aktor to już jakby wiesz? Czy zdarzyło ci się spotkać aktora, który by na przykład stwierdził, że on by nie zagrał osoby o tej samej orientacji homoseksualnej? Czy to jest tak, że aktor już po prostu bierze pod uwagę to, i jak, w związku z tym, że jest aktorem, to nie rozdziela tego, że o, ja bym nie pocałował chłopaka? Każdy aktor jest inny i każdy aktor podejmuje inne decyzje zgodne ze sobą i nie wiem, z tym, co jest dla niego ważne w danym momencie kariery i z czym się dobrze czuje. Ja odrzuciłem kilka propozycji bohaterów homoseksualnych. Dlatego, że to uważałem, że jest głupio napisane, jest, że postać jest dla mnie nieinteresująca, że, że historia jest banalna. Różne były powody, dla, dla których odrzucałem takie propozycje, albo na przykład, że postać, którą miałem grać. Była jakąś kalką i była jakimś stereotypem. Mhm. E, więc y, sporo takich ról odrzuciłem. E, rola w płynących wieżowcach była zupełnie czymś innym. To jest głęboka opowieść o miłości. O, 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 o y, tym, jak ta miłość. Y, jak może przetrwać w czasach, w których żyjemy, i w, i w okolicznościach, w których, w których, w których jesteśmy, no, a, a nie jakaś, jakaś banalna sensacja. Mm -hmm. żeby, żeby Po prostu, nie wiem, coś zaszokować, albo e, nie wiem, zrobić jakiś, jakiś, coś, jakiś po prostu efekt, tani efekt. Taki znaczy kontekst mnie nie jest najbardziej istotny. W tak, tej więc to nie ma znaczenia, czy to jest rola homoseksualna, czy nie. Ważne, czy jest. jest czy jest tam coś dobrego do zagrania? Czy jest tam jakaś opowieść? Czy jest tam jakaś głębia? Eee, I to jest dla mnie istotne. Czy czujesz, że jesteś na fali w tym momencie w zawodowej? Czuję, że jestem w bardzo dobrym momencie, w momencie, w jakim jeszcze do tej pory nie byłem, bo nigdy nie miałem tak, żeby. Żeby mieć przed sobą już trzy filmy, które za chwilę zaczynam, a jeszcze sześć projektów możliwych do zrealizowania w najbliższym czasie, kiedy czekam na premierę filmu Nie cudzołóż i nie kradni, która będzie w październiku, gdzie zagrałem główną rolę obok fantastycznych aktorów oraz listów do M, które będą. E, tuż przed świętami prawdopodobnie w kirach, czekam, więc czekam, e, czy Dla mnie ta fala jest ogromna. Tak. No, to, jest, to jest rzeczywiście bardzo dużo Jesteś rzeczy. Dodatkowo, dobrym serferem. Dodatkowo to, co się dzieje z Furiozą, że, że wskoczyła na, na pierwsze miejsce na całym świecie spośród setek filmów, które powstają i... I, I ludzie pokochali ten film, um, i dostaje mnóstwo wiadomości na temat tego, że wykonaliśmy dobrą robotę i że w Polsce jednak potrafimy robić takie kino. Um, no to jest, to jest uskrzydlające, no i rzeczywiście to, to ciągnie ze sobą kolejne ciekawe propozycje. No, no, trzeba było poczekać trochę na ten moment, bo widzisz, Marika, teraz, teraz jest jakieś pasmo sukcesów, ale każde pasmo sukcesów jest. Poprzedzony jakąś pasmą klęski, porażek, których też jest wiele i o tym się nie mówi, ale ja e, ciągle chodzę na castingi. Do, do jednej roli mam trzy etapy e, tak, i często, wiem, w ostatnim, często w ostatnim etapie gdzieś, 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 no nie wiem, wybierany jest ten drugi. E, no i trzeba się z tym pogodzić, że, że mimo, mimo sukcesów. E, Ciągle się walczy i ciągle się udowadnia e, swoją wartość. Na każdym castingu, każdą nową rolą w teatrze, w filmie za każdym razem trzeba coś udowadniać. Tym bardziej pomimo tylu projektów, dziękujemy Ci, że, że znalazłeś chwilę, żeby z nami porozmawiać. I co Maryka, życzymy Mateuszowi tej I fali jak, i Magdzie, która mam nadzieję też do nas e, w końcu dotrze tej fali niekończącej się no Magda też jest teraz w bardzo dobrym momencie e, za chwilę zaczyna ciekawy film e, później e, kolejny, więc jest w takim w takim wirze przygotowań e, więc nie wiem czy teraz znajdzie czas, ale pogadam z nią dzięki trzymamy za słowo i do zobaczenia znowu do usłyszenia na ekranach